Minecraft jest miłą i przyjemną grą do czasu! Do czasu, kiedy twoje serduszka nie zamienią się w laki bloki! Wtedy nie robi się zbyt miło! Jest bardzo źle i nie mam pojęcia, czemu ja się w ogóle na to piszę! Ale za każdym razem, kiedy dostanę obrażenia, uruchamiam laki bloka! I to nie to, że dostanę laki bloka do ekipunku! Oj, nie, nie, nie! To byłoby jeszcze miłe i do przeżycia! Ale problem jest w tym, że te laki bloki będą odpalać się na mnie! Wow! Wow! Dostałem netherytową zbroję! A nie, jednak zaczyna mi się to podobać! O nie, trójząb, co jest? Dlaczego ja to przed chwilą hejtowałem? Przecież to jest najpiękniejsza rzecz na świecie! Straciłem jedno serduszko, a przy okazji dostałem trójząb i netherytową zbroję? No to jest dobry deal! No chyba, że moja dobra pasta się skończy i stanie się to, co zawsze się dzieje z laki blokami, czyli! A, okej, chciałem powiedzieć, że stanie się coś niemiłego, ale widzę, że jest jeszcze lepiej niż może być, nie? No wspaniale, nie? Dajcie mi może portal do Endu albo coś takiego, to ja od razu przejdę Minecrafta i będzie po sprawie! O, jak mowa o dawaniu, zostawcie też łapkę w górę, coś jest! Nie, nie, nie! Nie, nie, nie! Wszystko tylko proszę, nie to! To jest najgorszy challenge, jaki istnieje! Nie! Nie zrobię wiadra challenge! Nie ma takiej opcji! Okej, niech będzie, lecimy z tym koksem! Nie! Wiedzieliśmy, że to się nie uda! To jest niemożliwe! Na czym to ja przed chwilą skończyłem, a właśnie na tym, że jak już mowa o dawaniu, zostawcie kojeczki, łapkę w górę, suba i dzwoneczek, ponieważ więcej tych odcinków jest tylko dzięki! Dzięki kościom, które dostaję i dzięki którym mogę oswoić wilka! Wspaniale się bawię! Super, panie wilku! Nazwę cię! Roman, będziesz Roman. Nie uciekaj, Roman! Roman mnie nie lubi, wspaniale, może chociaż wy mnie lubicie, zostawcie łapkę w górę, proszę! Zróbmy takiego super deala, jako że stanie w misie 300 tysięcy, no ja postaram się dzisiaj już więcej nie umrzeć, co nie? To jest, no, nie, dobra, nieważne, co powiedziałem! Nie, dzisiaj nie, to jest zły pomysł. Nie! O nie! Ja walę! To jest niemożliwe do spełnienia, te laki bloki są najgorsze! To wygląda ciekawie! A co to był za głos w ogóle? Czy to jest dobry pomysł, żeby to otwierać? Oczywiście, że nie, ale... O, siema, panie Bedrock. Znaczy, no, Bedrock jest na pewno bardzo przydatny w tym świecie, ponieważ mogę sobie z niego na przykład zrobić fajne rzeczy, jak totalnie nic... O, siema. O, mamo, co jest? Jak to jest najlepszy deal świata? Chcesz dirta? Masz dirta. Proszę bardzo, na ciebie dircik specjalny. Dawaj, 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 szybko. Jestem ustawiony do końca życia, co? Co to niby było? Przepraszam, dlaczego to się stało? Halo, dzień dobry, ja... do widzenia. Bardzo mi się to nie podobało, jestem zniespaczony tą sytuacją! Próbuję brzmieć poważnie, okej? Bo to jest poważna sprawa i laki bloki muszą wiedzieć, że jestem poważnym przeciwnikiem! I ze mną się nie zadziera! Co najwyżej mogą mi dać jakieś fajne rzeczy, jak na przykład portal do... To nie jest portal do Endu ani Netheru. A moim takim małym życiowym celem byłoby dojście właśnie tam dzisiaj. Byłoby bardzo miło. W sumie to chciałbym zabić smoka, nie wykopując żadnego bloku, tylko i wyłącznie dostając obrażenia. To byłby prawdopodobnie najlepszy speedrun świata! Zero zniszczonych bloków, same obrażenia i tak dalej. Dlaczego ja nic nie dostaję? Halo, ja przepraszam bardzo, ale nie zgłaszam reklamacji. Nieważne, jednak coś dostałem. Dziękuję. Znaczy mówiąc, że chciałem coś dostać, niekoniecznie chodziło mi o lawę, nie? Zdecydowanie bardziej podoba mi się ta studnia, ponieważ dzięki niej mogę zdobyć... mogę zdobyć rzeczy, które i tak zaraz stracę, bo umrę przy kolejnym obrażeniu. I zium! Ała, 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 co to jest? To się może przydać, nie? Dobra, niech będzie, wykopię już to drewno, okej? Zrobię z niego crafting, zrobię w nim kill off. I jak przykładny obywatel tego świata nie zmarnuje szansy, jaką dostałem, ponieważ 9 netherytów nie chodzi pieszo! Znaczy, w sumie to nie wiem, jak jeżdżą netheryty, może chodzą pieszo, może jeżdżą rowerem, nie wnikam. Za to prosiłbym o jakiś mieczyk fajny, to by się przydało. To nie jest mieczyk, to jest zbroja dla konia, gościu! Może ja powinienem jakoś doedukować właściciela tych laki bloków albo jakiegoś ich dyrektora, nie wiem, jak to nazwać w ogóle! A więc, drogi panie laki bloku, jest to takie coś, co ma ostrze i pozwala na przykład zabić smoka, ale najpierw chciałbym... O, lamę, dokładnie. Marzyłem o tym. Siema, lamo, fajnie, że jesteś. Weź mi plujni, bo jak mnie plujesz, dasz mi kolejne laki bloki. Co to niby jest? Przeraża mnie to już wszystko, przerasta mnie to. Mój plan się naprawdę nie udaje. Chciałem naprawdę przejść dzisiaj Minecrafta, a to... Ej, w sumie to mi może pomóc, okej? Ze wszystkich rzeczy, jakie dzisiaj widziałem, to jest totalnie najprzydatniejsza rzecz na świecie. I jeszcze też do tego, tak, on je zabije dobrze. Wow, mam blizzrody, proszę, proszę, powiedzcie, że mam blizzrody. Nie, dobra, nieważne, oczywiście, wszystko jest przeciwko mnie. Zapomniałem, że to jest Minecraft. Ej, ale totalnie muszę przyznać, że od 5 minut idzie mi aż za dobrze. Dostaję kolejny efekt, dostaję kolejne itemy, no powiem wam, życie jak w Madrycie, no. Znaczy, byłoby jak w Madrycie, gdyby nie kilka niesprzyjających okoliczności. Nieważne, nic nie mówiłem, nie? Mam już dosyć. Sprawa jest prosta. Trzeba to wszystko bardzo mądrze przemyśleć. Mam Ender Chesta w sobie, także mógłbym schować do niego tymczasowo netherytowy mieczyk. Bo co jak co, ale do ostatecznej walki to jednak może być coś przydatnego, chociaż trochę. I nic więcej, póki co nie mam, ale i tak zaraz umrę, także zostawiamy go i lecimy na... No, w sumie nie wiem, czemu się dziwię. O, dostałem kolejny skrzynię Endu, dobrze. Wszystko idzie zgodnie z planem.
teraz tylko... Dobra, nie wiem, co się robi dalej, nie mam kompletnie żadnego planu. Mogę walić dzwona, to jest zawsze dobre wyjście. Więc wy też walcie dzwona koło subskrypcji, żeby dostawać powiadomienia o moich odcinkach. Chociaż może lepiej udawać, że macie jakikolwiek plan. Wtedy życie jest jakieś takie bardziej pewne. O, tak! Wiedziałem, że jak będę udawał, że wszystko jest okej, to wszystko będzie okej. Proszę państwa, mamy już całego seta, mamy mieczyk. Jeszcze tylko się dostać jakoś do tego endu i będzie super, no. Wow, czemu ja nie włączyłem licznika śmierci na tym odcinku? Dobra, w sumie wiem czemu. Bo najprawdopodobniej by się nie zmieścił na ekranie. Okej. Pierwszy raz widzę to coś na oczy. Scytche, co to w ogóle znaczy? Wygląda jak mega ultra zaawansowana motyka. Ale to wcale nie działa jak mega ultra zaawansowana motyka. Ale za to trzeba przyznać, że ma całkiem niezły odrzut. Czego nie widzicie, ale ma ba. Ej, no kolejny, co jest? Co to są za itemy w ogóle? I skąd one się biorą? Ja mogę już nie umierać, proszę, bo te itemy są super. Ja nie chcę ich stracić, nie. O mamo, przecież to jest niemożliwe, no. I tak pobijemy tu jakieś chore rekordy ilości śmierci w ciągu 5 minut. Uwaga, uwaga, statystyki. Liczba zgonów 7. Co, tak mało? Myślałem, że co najmniej 17, coś jest nie tak. Oj, nie. Dostałem smocza jajo, czy znaczy, że pokonałem już smoka? No ja bym to traktował jak już zaliczone, no. Jak to przecież ostatni achievement w grze, co nie? Dziękuję bardzo, przyszedłem Minecrafta, koniec, kropka. O nie. Proszę cię, stary, nie teraz, jakby naprawdę. Rozumiem, że się nie lubimy, ale jestem silniejszy niż kiedykolwiek. O nie. Ała, tak, to się musiało tak skończyć, rozumiem, wiem. To jest niemożliwe, żeby to wszystko było takie piękne. Już po mnie wiedziałem, że to się tak skończy. Jak stąd wyjść? Mamo, mam SpongeBoba, nie. Chwilę, SpongeBoba, co? Gąbkę, że tam SpongeBoba, jeden pies. Mój cel został wykonany i nadal żyje. Chciałem powiedzieć, nadal żyje, ale nie wyszło. Chwilę, ile tu jest w ogóle tych śmierci? Znaczy jest 150 efektów, które mogą mi się zdarzyć po śmierci. Mam wrażenie, że już wszystkie przetestowałem. Ale jest jeszcze jeden tryb. Wcześniej miałem coś takiego, że ten lucky efekt został dawany mi od razu, jak dostałem obrażenie. Ale mogę też włączyć coś takiego, żebym dostawał lucky bloka za każdym razem, gdy tylko umrę, więc uwaga. Dobra, nie umrę, tylko dostanę obrażenia, okej? Fajnie, to jest mądrzejsze. Znaczy prawdopodobnie w minutę zbieram cały stack tych lucky bloków do ekipunku, to wiadome. Ale przynajmniej dzięki temu mogę zrobić większy unboxing. Lecimy z tym koksem. 1, 2, 4. Mam nadzieję, że gdzieś tu będzie coś z endem. A nie! Zakupa jedna, nie wierzę. Ej, dobra, mam wrażenie, że te lucky block są teraz jakieś milsze. Wychodzi na to, że w sumie lepiej niszczyć je ręcznie niż w drugą stronę. Nieważne, nie było tematu. No ja walę, no! Dobra, wiem, jak się stąd wydostać. Po prostu muszę otworzyć dobre lucky bloki. O, mamy to. Tu jest jakaś dziura. Fajnie. I teraz tędy. O, udało się. Dobra, nie, ja mam tego po dziurki w nosie. Do widzenia. Koniec, zgubimy lucky blokami. Ale zrobiłem to. Pokonałem smoka. No dobra, no może nie pokonałem smoka, ale mam jajko, także no prawie, nie? Więc zostawcie koniecznie słupkę w górę i dzwoneczek, jeśli chcieliby się więcej odcinków. Macie linkę do mojego Instagrama w opisie, tak samo jak do mojego sklepu, TikToka, Discorda, grupy na Facebooku i innych rzeczy. A teraz dobranoc, idę spać, naprawdę. Bo nagrywam to o północy, cześć. Wow, a przed sobą macie właśnie teraz dwa filmy. Ten po prawej to ostatni odcinek z dziwnych databaków, a ten po lewej to inny losowy film z mojego kanału. Także jeśli go jeszcze nie widziałeś, to wbij koniecznie. Widzimy się po drugiej stronie. To miało być poważnie i strasznie, ale wyszło jak zwykle, no nie. Cześć!